grają w mistrzowskiej grupie. Koszalińskie szczypiornistki z Energa AZS Koszalin zakończyły drugą rundę rozgrywek PGNiG Superligi Piłki Ręcznej Kobiet na wysokim czwartym miejscu. Na pierwszym miejscu znajduje się MKS Perła Lublin, kolejno Metrako Zagłębie Lubin i Kram Start Elbląg. W połowie marca rozpoczęła się trzecia runda rozgrywek. Biało-zielone energetyczne koszalińskie szczypiornistki chcą powalczyć o miejsce na podium. Druga runda dobiegła końca. Jaki efekt? Dominika Grobalska, Energa AZS Koszalin. Skończyłyśmy na czwartej pozycji. No i tak naprawdę można powiedzieć, że dopiero się teraz rozpoczyna granie. Pierwsza szóstka jest na tyle mocna, że każdy z każdym może wygrać i każdy z każdym może przegrać. Czysta tablica, zaczynacie trzecią rundę. Już zaczęłyście właściwie 14 marca i teraz będzie walka o podium? Tak, na pewno będzie walka o podium. Wygrałyśmy na szczęście pierwszy mecz. Mam nadzieję, że kolejne też będą wyglądały pozytywnie na naszą korzyść. No i liczymy na to, że zdobędziemy właśnie medal. A ten mecz pierwszy, to był pierwszy trzeciej rundy, to z kim był i jaki był wynik? Były to derby ze Szczecinem. Wygrałyśmy ten mecz, nie pamiętam dokładnie wyniku, było to około 7 bramkami. Z Wistalem Gdynia też bardzo dobrze podobno wam poszło na wyjeździe. Tak, tylko był to jeszcze mecz drugiej rundy. Wygrałyśmy ten mecz jedną bramką, był zacięty na pewno, ale wygrałyśmy go i to najważniejsze, bo dało nam to wyższą pozycję niż Gdyni. Które miejsce wam się marzy? Trzecie, jak realnie macie szansę, jak myślicie? Każdemu sportowcowi się marzy najwyższe podium, ale realnie myślę, że nawet i na drugie miejsce mamy, na pierwszy w sumie też, ale na medal na pewno, o tak powiem, mamy szansę. A co powiesz o tych drużynach, które są przed Energą AZS Koszalin w ligowej tabeli? Na pewno z Elblągiem mamy zły rezultat wynikowy, ale jest to właśnie trzecia i czwarta runda, żeby to nadrobić i poprawić. Za to Zagłębie jest na drugiej pozycji, Lublin na pierwszej. Myślę, że obydwa zespoły są do pokonania i możemy spokojnie z nimi walczyć o punkty. Jak teraz mecze? Bo pierwszy w hali widowiskowo-sportowej to chyba 7 kwietnia. Dużo tych meczów macie teraz w tej trzeciej rundzie? W trzeciej rundzie mamy 5 meczy i w czwartej tak samo, dlatego że jest po 6 zespołów w grupie. Tak, pierwszy mecz swój gramy 7 kwietnia, dlatego wszystkich zapraszamy serdecznie do kibicowania. Treningi, na co najbardziej zwracacie uwagę? Czy to jest tak, że dopasowujecie się do rywala, czy są takie ćwiczenia, pani trener zwraca uwagę na takie elementy, które zawsze powinny w grze dobrze pójść? Przede wszystkim skupiamy się na tym, co my robimy najlepiej. W tym wypadku jest to chyba teraz obrona. Skupiamy się na naszym też ataku, żeby wychodził poprawnie. Wiadomo, przed każdym meczem przygotowujemy się czysto pod przeciwnika. Zmieniamy ustawienie obrony, ustawienie zawodniczek na danym boisku, aby po prostu wyszło najlepiej na przeciwniku. Mazurek, Paula, Energa, AZS Koszalin. Przede wszystkim jesteśmy zadowolone z tego czwartego miejsca, które udało nam się zająć. Przed sezonem naszym celem była pierwsza czwórka, więc można z czystym sumieniem powiedzieć, że osiągnęłyśmy to, co chciałyśmy i to, co władze klubu od nas żądały. Także jesteśmy zadowolone. 14 marca rozpoczęła się trzecia runda. Jak to teraz wygląda? Każdy z każdym, kilka najlepszych drużyn, jak te procedury wyglądają? Zaczęłyśmy teraz trzecią rundę. Jesteśmy w grupie mistrzowskiej. Jest to 6 najlepszych drużyn z Superligi. Gramy teraz każdy z każdym. Już zaczęłyśmy tą rundę od wygranej z Szczecinem na wyjeździe, także mamy nadzieję, że uda nam się podtrzymać tą dobrą pasę. Bardzo dobry początek. A następny mecz teraz najbliższy z kim? Na wyjeździe? Tak. Teraz gramy na wyjeździe 28 marca w Gdyni. Teraz jest przerwa na kadrę, także wracamy do grania dopiero 28 marca. To będzie trudny przeciwnik? Bo aktualnie jest na 5 miejscu. W tym sezonie udało nam się 2 razy wygrać z Gdynią, więc chciałybyśmy oczywiście znowu na wyjeździe wywieźć punkty. Mam nadzieję, że tak będzie, ale zobaczymy. Którego przeciwnika z tej szóstki najbardziej się obawiacie, boicie? Czy to jest Kram Start Elbląg? Ostatnie mecze z Elblągiem niestety nam nie wyszły, aczkolwiek myślę, że jest to bardzo dobra drużyna, ale zdecydowanie w naszym zasięgu, także po tych 2 porażkach przyszedł czas w końcu na zrewanżowanie się i myślę, że na pewno to wygramy. Na które miejsce macie chrapkę? Bo wiadomo, że wszyscy chcieliby być na pierwszym, ale tak realnie i tak jak sobie zakładacie? Gramy teraz mecze każdy z każdym, czyli mecz i rewanż będzie. Wydaje mi się, że realnie jesteśmy w stanie powalczyć o srebrny lub brązowy medal. Pierwsze miejsce zajmuje Lublin, który ma zdecydowaną przewagę punktową i raczej nie mamy matematycznych nawet szans, żeby mistrza w tym roku zdobyć. W Zagłębie Lublin chyba ma 3 punkty więcej niż my, a Elbląg wydaje mi się, że 1. Także zdecydowanie jesteśmy w stanie powalczyć nawet o srebrny medal. Jak teraz wyglądają treningi? Na czym się skupiacie?
na tych słabych stronach, czy teraz szykujecie się do każdego rywala indywidualnie, patrząc jak gra, jakie ma mocne strony? Przed każdym spotkaniem podchodzimy do tego tak, że analizujemy mecze przeciwniczek, ale głównie skupiamy się na tym, co my robimy najlepiej. Próbowałyśmy wcześniej podchodzić do tego tak, że ustawiać swoją grę pod przeciwnika. Nie zawsze to wychodzi. Myślę, że trzeba skupić się po prostu na tym, co potrafimy najlepiej i po prostu doskonalić to. Ten mecz wyjazdowy 28 marca do Gdyni, to będzie trudne spotkanie? To będzie bardzo trudne spotkanie. Tak jak ostatni mecz w Gdyni, który grałyśmy chyba tydzień temu, pokazał, że była bardzo twarda gra, no i udało nam się wygrać jedną bramką, także myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawe i ciężkie spotkanie. Tym bardziej, że gdynianki pewnie też się zepną i też będą chciały powalczyć. Dokładnie tak. Dwa razy wygrałyśmy z nimi jedną bramką. Myślę, że chciałyby się nam zrewanżować, także do tego mecz będą grały u siebie, ale myślę, że uda nam się te punkty wywieźć z Gdyni. Czyli trzymamy kciuki razem z kibicami i takie sreberko to by się przydało. Znaczy ja bym była zadowolona z każdego medalu, ale mamy oczywiście kropkę o jak najwyższe miejsce, także trzymajcie za nas kciuki. Kamila Kaczynowska, Energa, ZTS Koszalin. Druga runda za wami, te czwarte miejsce, satysfakcjonujące? Wydaje mi się, że na pewno zrobiłyśmy wszystko, żeby właśnie to czwarte miejsce było. Troszeczkę nam zabrakło, żeby być jeszcze wyżej, ale wydaje mi się, że trzeba się cieszyć z tego czwartego miejsca i teraz trzeba walczyć w kolejnych meczach o jak najwyższą pozycję. Trzecia runda zainaugurowana, ten pierwszy mecz z Gdynią, wygrałyście jedną bramką. Tak, właśnie, no mecz bardzo emocjonujący, no na szczęście na naszą korzyść, bardzo się z tego cieszymy. No i teraz musimy się przygotowywać na kolejne mecze. Na które miejsce realnie macie szanse, jakie są plany szkoleniowców drużyny? Wiadomo, że chciałbyśmy osiągnąć jak najwięcej, więc to jest strefa medalowa jak najbardziej, jest takim naszym marzeniem. No i będziemy na pewno robić wszystko co w naszej mocy, żeby do tego dojść. 28 marca mecz na wyjeździe w Gdyni. To będzie trudne spotkanie? Z pewnością będzie trudne, bo zespół z Gdyni nigdy nie stawia łatwych warunków. Zresztą teraz jest taki moment w sezonie, kiedy każdy zespół i każdy mecz będzie bardzo trudny, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wygrać ten mecz i głęboko w to wierzę tak naprawdę i mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. A jeśli chodzi o gdynianki, to jakie są ich takie mocne strony? Kontra. Rzeczywiście mają bardzo szybkie skrzydłowe i mecz z takim zespołem jest bardzo niebezpieczny, bo mimo tego, że możemy wygrywać kilkoma bramkami, to wystarczą bardzo proste błędy, 2-3 proste błędy i przeciwniczki mogą to skontrować. No i w takim bardzo ważnym meczu robi się nagle remis, więc trzeba cały czas mieć głowę na karku i zachować taki spokój na boisku, żeby właśnie tych błędów było jak najmniej. Kibice muszą teraz trzymać mocno kciuki. Tak, prosimy wszystkich bardzo o wsparcie, bo teraz są przed nami najważniejsze mecze, więc zapraszamy wszystkich na mecze i prosimy o doping. Aleksandra Sach, Energa AZS Koszalin. Zakończyłyśmy drugą rundę zwycięską ręką, wyszłyśmy z niej. Znalazłyśmy się teraz w grupie mistrzowskiej. Będziemy walczyć o medale. Takie są nasze cele. Na razie zaczęłyśmy bardzo dobrze od zwycięstwa ze Szczecinem w derbach zachodniopomorskiego województwa. Mamy nadzieję, że będziemy walczyć o te najwyższe cele, czyli mierzymy w trzecie miejsce, a jak się uda, to może i nawet wyżej. Trudne są teraz treningi? Na razie dziewczyny pojechały na kadrę, więc na razie lekki trening, ale zaczynamy nowe przygotowania. Będziemy rozgrywać sparingi, dwa z reprezentacją Danii i też będziemy tam pewnie jakieś nowe rozwiązania taktyczne próbować. 28 marca gracie z Gdynią na wyjeździe. To będzie trudny mecz. Jak te zawodniczki grają? Co jest ich mocną stroną? Jesteśmy, myślę, dobrej myśli, bo ostatnio zwyciężyłyśmy z tym zespołem i chcemy po prostu powtórzyć ten wynik. Jeżeli nasze dziewczyny zagrają w ten sposób jak ostatnio, to myślę, że bez problemu uda nam się właśnie powtórzyć ten wyczyn. A na co musicie uważać z gdynienkami? Na pewno mocnym tam punktem jest środek rozegrania, jak i leworęczna zawodniczka Aleksandra Zych. Ona bardzo dużo bramek zdobywa z drugiej linii i na pewno jest bardzo mocnym punktem tej drużyny. Kibice muszą teraz mocno za was trzymać kciuki, żeby był ten medal, który no marzy się i kibicom, i wam na pewno też. Tak, bardzo liczymy na pomoc kibiców. Ostatnio byli z nami, pomogli nam, więc myślę, że teraz też nas nie zawiodą. Na wyróżnienie zasługuje Romana Roszak. Po 22 kolejkach energetyczna zawodniczka w klasyfikacji snajperskiej zajmuje drugie miejsce ze 145 bramkami na swoim koncie. Koszalińska szczypiornistka Monika Michałów znalazła się na 19 pozycji z 82 trafieniami.